Dzień dobry, Elo Morello. Jak leci? W dzisiejszym filmie wymienię 10 aktorów lub aktorki, które wydały piosenkę, album lub nawet mają na koncie większą karierę muzyczną, a wy możecie o niej nie wiedzieć lub nie pamiętać. Będą aktorzy polscy, będą zagraniczni, dla każdego coś dobrego. Zaraz zaczynamy, ale zanim to zrobimy, zasubskrybuj kanał, a tobie nikt nigdy nie będzie musiał nagrać kiczowatej piosenki o miłości. No to co? Off we go! Numer 10. Boże szczenastolatek. Sprzed paru lat. Ryan Gosling. Jeśli myślicie, że jego flirt z muzyką zaczął się dopiero na planie filmu La La Land, to się grubo mylicie. Chociaż po wpisaniu na YouTube Ryan Gosling Official Audio za dużo nie znajdziecie, nie znaczy to jednak, że nie ma muzy, w którą był uwikłany. Powodem tego jest to, że Ryan wydał album w duecie z przyjacielem Zakiem Shields, a ich kolaboracja ukryta była pod nazwą Dead Man's Bones. Ich styl muzyczny określić można mianem rocka z elementami indie i folku, a ich jedyny jak dotąd album to wydany w 2009 roku album Dead Man's Bones, czyli tak jak nazywa się właśnie grupa. Album, chociaż nie zyskał zbytniej popularności, był promowany paroma koncertami oraz aż 4 klipami, m.in. do piosenek In the Room Where You Sleep czy Dead Hearts. Ciekawostka, ta pierwsza została wykorzystana na ścieżce dźwiękowej do horroru Obecność w 2013 roku. Numer 9, a tutaj nasz polski Ryan Gosling, czyli... Nie no dobra, bekuję. Żaden polski Ryan Gosling, po prostu aktor. Borys Szyc. Borys wydał album również, aż jeden, i on akurat solo. Album nazywa się Feeling Good i wydano go w 2009 roku. Promowała go piosenka Do Jutra, która nie zawojowała radia, ale sam album wylądował na 44. miejscu zestawienia najlepiej sprzedawanych albumów w tamtym okresie. Poza autorskimi kawałkami można na krążku także znaleźć covery, takie jak na przykład Nothing Compares to You, znaczy co? Hit the Road Jack czy Purple Rain. Miałem okazję posłuchać, całkiem przyjemne brzmienia. Ja akurat pamiętam chyba najbardziej utwór Sushi, taki trochę bekowy, w szybkim tempie. Na moje mógłby to był być singiel radiowy. W wolnej chwili posłuchajcie, a jeśli chodzi o kolejne krążki, to nie wiadomo, czy są w ogóle w planach. Zostajemy w Polsce. Pod numerem 8 Agnieszka Włodarczyk. Agnieszka z 13 posterunku pokazała wszystkim, że umie śpiewać już wtedy, kiedy wystąpiła w Twoja twarz brzmi znajomo. Nieźle jej szło i po tym, jak wygrała parę odcinków, nikt chyba się nie zdziwił, że przyszedł czas na próbę sił na rynku muzycznym. I o dziwo, nie wyszło najgorzej. Choć ostatecznie światło dzienne ujrzał tylko jeden album studyjny, to wideo do singla promującego, czyli Zawsze Byłam, było swojego czasu dość często puszczane w stacjach muzycznych. A album Nie dla oka doczłapał się do 21. miejsca OLIS, czyli oficjalnej listy sprzedaży, i ostatecznie zyskał nawet status złotej płyty. Numer 7. Mało kto wie, że sam Dr. House lubi sobie czasem pobluesować. I owszem, płyta też jest, a nawet dwie. I mało tego, krytycy się nią zachwycili. Hugh Laurie, bo oczywiście o nim mowa, zyskał międzynarodową sławę dzięki roli w serialu o ekscentrycznym doktorze. A w życiu prywatnym, poza graniem na nerwach, gra też na instrumentach. Na pianinie, na gitarze, na perkusji, czy nawet na saksofonie. Prawdziwy multiinstrumentalista. I dlatego nie dziwne było to, że wydał w 2011 roku płytę jazzową Let Them Talk, a w 2013 Didn't It Rain. Ten pierwszy wspiął się na szczyt sprzedażowych list przebojów w Argentynie i Austrii, a w UK-u i Francji był na miejscu drugim. A kolejny album był na 3. miejscu, też w UK-u i we Francji. Całkiem spore osiągnięcie. Numer 6, proszę ciebie, Jennifer Lawrence.
Tutaj historia jest nieco inna, bo Katniss w sumie nie wydała albumu i w sumie nie wydała nawet singla. Ale w pierwszej części, trzeciej części Igrzysk Śmierci oczywiście jest scena, w której śpiewa piosenkę The Hanging Tree, która generalnie była jedyną dobrą sceną tego filmu, moim skromnym zdaniem. No ale okej. Cała wersja znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu i fani ją pokochali. Szczerze mówiąc, dziwię się, że album ani chociaż singiel nie nadszedł. No ale cóż, niektórzy chcą po prostu robić jedno, a dobrze. A z ciekawostek dodam, że to właśnie The Hanging Tree Jennifer Lawrence było inspiracją innej piosenki, która to stała się hitem radiowym. A mowa oczywiście o Midnight, The Hanging Tree od Hosh. Jesteśmy w połowie i jedziemy dalej. Zatem na miejscu piątym David Hasselhoff. Tak, ten od Słonecznego Patrolu. I teraz uwaga, pomimo tego, że w Stanach Zjednoczonych, myślę, i raczej też w Polsce, jego kariera muzyczna nigdy nie nabrała tempa, to jest on mega gwiazdą muzyki, na przykład w Austrii. A kiedy się zaczęło? No, dość dawno, bo jego debiutancki singiel został wydany już w 1983 roku, a pierwszy album ujrzał światło dzienne w 1985, ale to nie tak, że Hasselhoff siedzi i bąki zbija, tak jak z graniem, a raczej z niegraniem w filmach, bo muzę wydaje regularnie i uwaga, w 2019 roku wydał najnowszy album Open Your Eyes, a w 2020 nawet singiel Through the Night, który jest piosenką heavy metalową. No, mi brakuje słów. 4. Znów na sekundę wrócimy do Polski. Alicja Bachleda Curuś. A tak, ona też ma muzykę i to jaką? Była partnerka Colina Farrella, gwiazda takich filmów jak Ondine czy Pan Tadeusz, także umie śpiewać. Najpierw w 1999 roku wydała piosenkę Marzyć Chcę, a potem w 2001 cały album pod tytułem Klimat. Nie było tego dużo, ale za to było intensywnie i ja osobiście uważam, że Marzyć Chcę jest jedną z lepszych polskich piosenek z tamtego okresu. I zaraz podium, moi drodzy, ale zanim ochoczo na niego wskoczymy, to no wiecie, co chcę powiedzieć. Please, łapeczka w górę pod tym filmikiem. Niech inni wiedzą, że warto wchodzić. Poza tym subik, dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów, a te wlatują co weekend. A propos filmów, wejdź na kanał, poszperaj, jest już na nim sporo i na pewno coś dla siebie znajdziesz. Dzięki z góry. Zatem numer 3. Neo z Matrixa, czyli Keanu Reeves. A tak w sumie to nie do końca, bo mowa o zespole Dogstar, który działał od połowy lat 90. aż do roku 2002. I basistą zespołem był właśnie Reeves. Widzieliście? Nie, ja też nie. I chociaż ja sam nie wiedziałem, to okazuje się, że zespół był w tamtych latach dość popularny. Grali nawet jako support przed koncertami Bon Jovi lub Davida Bowiego. I koncertowali po całym świecie, w tym w Belgii, Australii, Indiach czy Japonii. Pod numerem drugim kolejny pan i to nie byle jaki, bo Iron Man we własnej osobie. Robert Downey Jr. także miał epizod z muzyką w tle. A mianowicie chodzi o głównie jakieś tam pojedyncze piosenki wydawane na soundtrackach do filmów, czy tam seriali, w których tam akurat grał. To jednak nie wszystko, bo w 2004 roku pokusił się o cały album i tak właśnie zrodził się The Futurist. Co prawda show nie zrobił, bo wspiął się jedynie na 121 miejsce listy Billboard, a single Man Like Me doszedł do 39 miejsca listy Billboardu US Adult Contemporary. No i numer 1. Boska Scarlett Johansson. Ta pani flirtowała z muzyką przy kilku różnych okazjach, a zaczęło się od jednej piosenki Summertime, wydanej w 2006 roku na potrzeby albumu, takiej składanki z piosenkami, których sprzedaż miała zasilić konto fundacji charytatywnej. Po czym w 2008 roku wydała debiutancki album Anywhere I'll Lay My Head, który zawierał głównie covery piosenek Toma Waitsa oraz tylko jeden, ale utwór premierowy. Ja jednak poznałem ją ze strony muzycznej przy okazji jej kolejnego projektu, czyli albumu nagranego wspólnie z Pitem Yornem. I to właśnie z tego krążka o nazwie Break Up pochodzi piosenka Black is Dead oraz Relator, w których byłem ja bardzo zakochany w swoim czasie. Swojego czasu.
Polecam z całego serca. To nie jest taki pop radiowy, ale jest na tym albumie naprawdę parę perełek. No więc, moi drodzy, to by było na tyle. Tak, wiem, takich aktorów jest masa, a tutaj mamy tylko 10 miejsc, więc kto wie, może jeśli odbiór tego filmu będzie spoko, to za jakiś czas pomyślę o kolejnej części. A póki co, zachęcam jak zwykle do przejrzenia innych filmów na kanale, a potem klik, subskrypcja i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam, bye!